Witaj się, ja jestem Eryk. Dzisiaj pokażę wam taśmę magnetyczną firmy Milwaukee serii Magnetic. 8-metrową taśmę magnetyczną kupiłem 17 stycznia. I na szafie z paragonem stała 1,5 miesiąca. Taśma kosztuje 90 zł. Kosztowała 90 zł i 0 groszy. Kupiłem w narzędziowcu i chciałbym dzisiaj pokazać. Tutaj mamy paragon fiskalny z narzędziowcem 24 Milwaukee taśma magnetyczna premium 8. Suma PLN 9000. To jest wydruk. Na pierwszym obrazku mamy anti-tear coating, czyli powłokę zapobiegającą roztarciu tej taśmy. Po drugie impact resistant frame, czyli jest odporna na uderzenie. Finger stop to jest trzymanie za pomocą palca i two-sided printing. Wydruki na taśmie mierniczej, te cyfry, centymetry i sale. Standout 3 and 4 meters, czyli taśma nie załamuje się przy wysuwie do 3,4 metra. Mocny magnes na początku taśmy umożliwia łatwe przymocowanie do płaskich powierzchni oraz rur. Jest kompaktowa i ergonomicznie odbudowa on. Jest pięciopunktowe wzmocnienie odbudowy i drugą klasę dokładności. Więc mamy taśmę magnetyczną. Ma auto lock, blokadę automatyczną, stop i start. I zaczynam rozwijać taśmę. O! Wysunęła się. Zatrzymujemy taśmę. Mamy sale i centymetry. Logo typ Milwaukee. Feet and inch. 26 feet, inch meters. Mamy M22 i 0122 i drugą klasę dokładności. I Heshoin-China numero de aprobación i NOM. I tak to jest. Tutaj na 12 jest 1F dla czerwono. Więc puszczamy blokadę. I jest mocne uderzenie. Tak za mocno uderzam. I zobaczmy architecture scale. Czyli do 15 metrów. Od 0 do 15 metrów. 20 do 50.
No to teraz przymocujemy na kaloryferze. Na farmie nie. Tutaj. Gdzie jest metal? Magnes. Tu też nie jest ta. Tutaj. Gdzie tu jest lodówka? I zobaczcie. Zatrzymujesz się przy palcu. Tak pokazuje. Puszczamy miarę. I na dzisiaj kończymy ten filmik. Jeśli filmik wam się spodoba, to wstawia się łapkę w górę, subskrybuj się nasz kanał i napiszcie komentarze. Dzięki za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia. Na razie.